jesteśmy w dniu 1 sierpnia 2021 roku. W godzinie W. W godzinie W, tak. Przed chwilą grały, ryczały tak zwane syreny. Przez 30 sekund. Niestety, chyba w tym roku jakoś skrócili do 30 sekund, zawsze było o wiele, wiele dłużej. Nie wiem, sprawdźcie. No, znajdujemy się tu, dlatego, bo powstańcy warszawscy, a jesteśmy przed ambasadą Niemiec, tych samych Niemiec, które w 1944 roku tłumiły powstanie warszawskie. To są spadkobiercy Adolfa Hitlera, III Rzeszy. To oni nas wymordowali. 250 tysięcy cywilów polskich zginęło w 2 miesiące. Miasto budowane przez ponad 700 lat zostało zrujnowane do zera. A przypomnijmy, że zbudować takie miasto z zabytkami, no to przy budowie też ludzie ginęli, pokoleniami ginęli. I nagle po 1944 roku trzeba było odbudowywać Warszawę od zera, można powiedzieć, bo to, co pozostało, to były po prostu ruiny i zgliszcza. No ale najważniejsze, to tkanka biologiczna, czyli naród polski został wyrżnięty w pień, gdzie Niemcy dokonali po prostu kolejnych zbrodni, bo niestety, ale Niemcy są narodem zbrodniarzy. To jest fakt. Więc proponuję zaśpiewać hymn polski, który po prostu nazywa się Rota. Rota. To jest hymn polski, który nie został przyjęty jako hymn, bo był zbyt antyniemiecki chyba w swojej wymowie, ale myślę, że w dniu 1 sierpnia warto przytoczyć te słowa. Śpiewamy. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germanił. Oręży stanie chufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Nie damy miana Polski zgnieść, nie pójdziem żywo w trumnę, na polskie imię, na jej cześć podnosim czoła dumnie. Odzyska ziemi dziadów wnuk, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Słuchajcie. Po hymnie. Słuchajcie. Za mało śpiewamy hymn pod tytułem Rota, dlatego z kartką to robiliśmy. Za wszelkie błędy przepraszamy, ale myślę, że wy też nie jesteście w tym lepsi.
nie jesteście lepsi. My jako naród zapomnieliśmy o swoim hymnie dawno temu. Szkoły nie uczą tego. W większości szkół po prostu to jest zaniechane. Zaczyna być to zapomnianą, zakazaną może pieśnią. Musimy to przypomnieć. I słuchajcie, Niemcy wywołali tą wojnę. Wiadomo, Adolf Hitler współpracował z Józefem Stalinem. Ribbentrop-Mołotow doprowadził do tego, że zaczęła się druga wojna światowa. Powstanie było błędem. Było błędem po latach widzimy, że to był błąd, bo efekt był straszny. 250 tysięcy istnień ludzkich zostało żywcem palone, rozrzucane przez granaty. Po prostu tragedia, to była tragedia. Nie zapominamy o tej tragedii i przypominamy o tej tragedii dla ludzi, którzy nam to zrządzili, a nie... To byli wykonawcy, Niemcy, ale wśród wykonawców jeszcze byli Ukraińcy, probanderowcy jak najbardziej, gdzie też wybierzemy się zaraz pod ambasadę Ukrainy, ale jeszcze wcześniej odwiedzimy ambasadę Wielkiej Brytanii, czyli Anglii, która nas podpuszczała do tego czynu samobójczego. Jak to powiedział Churchill, a Polakom zrobimy powstanie. No i zrobili nam powstanie, Warszawa przestała istnieć, warszawiacy przestali istnieć, 250 tysięcy żywcem spaliło się cywilów, bo nawet tych żołnierzy Armii Krajowej też możemy nazywać cywilami, ponieważ oni często nie mieli broni. Nie mieli broni, chcieli walczyć, ale nie mieli czym. To była straszna rzecz. I straszna rzeź. Wycieczki japońskie, jak przyjeżdżają do Warszawy i słyszą o powstaniu warszawskim, o zniszczeniach, to dziwią się, mówią, jak to możliwe, że w 2 miesiące wyrżnięto aż 250 tysięcy. I tu bez żadnej bomby atomowej, nie było żadnej bomby atomowej, tylko tak jeden po drugim mordowali. A zaczęło się największe morderstwo od, prawda, rzezi Woli, gdzie tam 60 tysięcy w 2 tygodnie chyba poszło. Sprawdźcie, wszystko jest do sprawdzenia. Wpisujcie w informacje w internet, w Google. Te informacje są, ludzie jeszcze żyją, którzy powstanie przeżyli. To może powiedz, dlaczego jesteśmy tu i dlaczego powinniśmy być tu? Dlaczego my jesteśmy tu? Bo myślimy logicznie. Jeżeli wiemy, że powstańcy walczyli przeciwko Niemcom, jesteśmy pod ambasadą niemiecką. Chcemy przypomnieć dla Niemców, że my pamiętamy o ich zbrodniach i żeby oni też nie zapominali. Nie zapominali, bo my im tego nie możemy zapomnieć. Nie możemy im tego zapomnieć. To tak jakbyśmy zapomnieli o ofiarach, które ginęły tu na marne. To było na marne. Bo to nie do końca była w Warszawie wojna, tylko była zbrodnia. To była jedna wielka rzecz. Jednostki były nieregularne. Nie, w ogóle. My nie mieliśmy szans z tego wygrać. Powiem więcej, podsycali nas, dorzucali broń, żeby jak najdłużej, jak najwięcej cywilów ginęło. Taka była prawda. Niby pomagali powstaniu. Tak naprawdę powstania nie powinno nigdy być. Powstanie wielkopolskie zupełnie co innego. To było zorganizowane, dobrze zorganizowane, przez Polaków, którzy mieli broń. No ale tutaj mówisz, że powstania nie powinno być. Czyli winisz tutaj powstańców, czy winisz dowódców powstańców? Dowódców. Wyłącznie dowódców. Jakbyśmy byli w 44, 1 sierpnia, też byśmy... Mieszkańcami Warszawy, tak? Tak, też byśmy brali udział w powstaniu, bo to
no niestety, tak by było. Powstańcy byli w pułapce. To była pułapka. Oni nie mieli szans. Nie mieli szans, mogli tylko walczyć, bo już no, góra stwierdziła, że mamy być wyrżnięci i zostaliśmy wyrżnięci w pień. Tak. Dlatego my dzisiaj demonstrujemy przed ambasadą niemiecką. Gratuluję też Polonii amerykańskiej, która w tym samym momencie demonstruje pod konsulatem niemieckim w Nowym Jorku. Pozdrawiamy ich z tego miejsca, mojego brata rodzonego, Piotrka. Ja nazywam się Adam Stanisław Czeczytkowicz, nie wstydzę się swojego imienia, nazwiska. Waldemar Stawski ja się nazywam. Tu kolega przyjechał z województwa lubelskiego, bo my wiemy, że strzelanie fajerwerków w górę w jakimś innym miejscu niż ambasada niemiecka jest czymś bezsensownym. Bezsensownym. Myślę, że z roku na rok będzie ta impreza rosła i będzie nas tu więcej, świadomych Polaków przyjdzie pod ambasadę niemiecką o godzinie 17:00. Zapraszamy już za rok. Będziemy tutaj protestowali jak teraz. Przynajmniej będziemy przypominali Niemcom, że żyjemy, że powstanie warszawskie nie zabiło nas do końca, ale zabiło strasznie Polskę na wiele, wiele lat. Będziemy im przypominali o tym. Myślę, że to jest taka symboliczna i zarazem logiczna postawa, jaką możemy jako ludzie, jako naród. Bo nie mówimy o rządzących. Rządzący mogliby zrobić różne sprawy, rezolucje i tak dalej. My jako Polacy czujemy po polsku i będziemy przypominali dla Niemców, co to był za dzień i o II wojnie światowej. Ho, nie wspomnę, Niemcy nas gnębili od tysięcy lat. Czy oni byli hitlerowcami, i gnębią, czy nie byli. I gnębią nadal. I gnębią nadal przez takich polityków jak Donald Tusk. I Angela Merkel. Angela Merkel, no to wiadomo, ale Donald Tusk to jest taki baran, wilk w owczej skórze. Niektórzy nazywają go Volksdeutschem. No, to jest Volksdeutsch, przecież wiemy o tym. No, słuchajcie, musimy świadomość przywracać narodowi polskiemu. My, powstańcy warszawscy, 1 sierpnia 1944 roku robili powstanie przeciwko Niemcom. Tam z tyłu siedzą Niemcy. No dobra. Dobra, lecimy pod drugą ambasadę. Ambasadę Wielkiej Brytanii. I chwała Wielkiej Polsce. Chwała Wielkiej Polsce. Witam wszystkich. Drugi punkt dzisiejszego święta. Święta naszych wrogów. Bo to jest święto naszych wrogów. Zniszczenie Warszawy, wymordowanie 250 tysięcy Polaków i wmówienie im, że to oni sami chcieli to zrobić. Jesteśmy pod ambasadą Wielkiej Brytanii, pospolicie Anglii, bo tam się mówi w języku angielskim. No i Zjednoczone Królestwo. Zjednoczone Królestwo z królową Anglii, gdzie w 1944 rządził Churchill, który powiedział: a Polakom zrobimy powstanie. Co to miało oznaczać? To miało oznaczać to, że z dogadywaniem się z Józefem Stalinem Polacy już nie będą tacy silni, tacy mocni. Po prostu ich nie będzie. Będziemy rozwaleni, będziemy leżeli na łopatkach. I to dla nich, dla Anglików, dla Wielkiej Brytanii
na Churchilla. No, jesteśmy wkurzeni na jego decyzję, bo on nas doprowadził do tej rzezi. Była rzeź. Rząd na emigracji Polski był tak naprawdę zakładnikiem Londynu, zakładnikiem Wielkiej Brytanii. Zrobili z nami co chcieli. Wielka Brytania ma krew na rękach Polaków. To są nasi wrogowie. To nie są nasi przyjaciele i nigdy nie byli. Wykorzystali nas jak tanią siłę roboczą, tak naprawdę jako mięso armatnie, gdzie Polacy musieli zapłacić za każdy guzik. Za każdy guzik swoich za broń dla swoich sojuszników. Drugi sojusznik, czyli okupant sowiecki, nie kazał nam co prawda płacić za to, ale wziął całą Polskę i Anglia oddała nas. Anglia nas oddała w ręce innego okupanta, tym razem ze wschodu, który się po prostu nie umiał dogadać z Adolfem Hitlerem. Na początku się dogadali i Polskę załatwili na szaro. Tu, mam nadzieję, za rok będzie nas więcej. To jest ambasada Wielkiej Brytanii. Ambasada Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz tu jestem, szczerze mówiąc. To ulica Kawalerii, tak? Kawalerii 12 chyba. Wpiszcie sobie w Google ambasada Wielkiej Brytanii, znajdziecie to miejsce. O wiele lepiej się prezentuje niż ambasada USA. Ambasada USA jest jakaś obskurna i brudna w porównaniu do tej. Ale to są nasi wrogowie. Wielka Brytania jest wrogiem narodu polskiego. I my będziemy im to przypominać co roku 1 sierpnia, a uwaga, za miesiąc 1 września też tu przyjdziemy. Też przyjdziemy pod ambasadę. Za dobrze z nami mają. Tania siła robocza przyjechała do Londynu, robi tam... Nie, tak dalej być nie może. Upomnijmy się o Polskę, upomnijmy się o naród polski. Następny punkt, ambasada Ukrainy. Zaraz tam będziemy. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy pod ambasadą Ukrainy. Państwa o nazwie Ukraina. Zbuntowanej, nie wiem, tworu Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli to są nasze ziemie. Każdy wie, że Ukraina jest to koniec Rzeczypospolitej, czyli Polski. Mniejsza większość, co tam się dzieje na Ukrainie, nie wiemy dobrze, co tam się złego dzieje. To bezprawna władza teraz tam doszła do władzy w wyniku zamachu stanu. Zresztą w Polsce też był zamach stanu. 1926 roku przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego i od tego czasu mamy to, co mamy, czyli lewizna rządzi wszędzie, ale my dziś przyszliśmy pod tą ambasadę, mamy datę 1 sierpnia 2021 rok. Jest to rocznica, która? Mówimy o Powstaniu Warszawskim. 77. Wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie to, jak wcześniej, byliśmy pod ambasadą niemiecką. Przypominamy się dla Niemców o tej dacie.
pod ambasadą Wielkiej Brytanii, też przypominamy się dla Wielkiej Brytanii, tak i dla Ukrainy przypominamy się, choć wtedy Ukraina nie istniała, można powiedzieć, jako państwo. Jako państwo, ale Ukraińcy, owszem, byli, tak zwani Ukraińcy, którzy zostali stworzeni przez właśnie niemiecką stronę, to było rozgrywanie Słowian przeciwko sobie, gdzie wiemy, czym się to skończyło, Wołyniem i nie tylko Wołyniem i Powstaniem Warszawskim, bo słuchajcie, niewielu z nas wie, że w Powstaniu Warszawskim były oddziały ukraińskie, które to pacyfikowały Powstanie Warszawskie. Mordowały cywilów na Woli, na przykład w pierwszych dniach powstania. Oddziały ukraińskie, wierne dla Niemiec, Adolfa Hitlera, mordowały Polaków. I chcemy zaapelować do Ukraińców, jako do rządu, to może nawet nie ma sensu, bo wiemy, jaki ten rząd obecnie na Ukrainie jest, ale do zwykłych mieszkańców, żeby pomyśleli, tak jak my zwykli mieszkańcy, robimy to jako Polacy, nie jako rząd polski, tylko jako Polacy, jako naród polski. Chcemy do ludzi dobrej woli tak naprawdę zaapelować, by się zreflektowali co do mordowania i żeby nie popierali banderyzmu, ideologii, która jest tak naprawdę szowinistyczna i nie ma nic wspólnego z dobrem jakiegokolwiek narodu, już na pewno nie grup Rusinów zamieszkujących tereny obecnej Ukrainy. Nie ma na celu ich dobro, wyłącznie na konfliktowanie Słowian, Polaków, Rosjan, Białorusinów, załóżmy. To wszystko to są plemiona podchodzące pod Polskę. A że nasz język dużo się nie różni, my jesteśmy w stanie dogadać się bez tłumacza trzeciego. Nie musimy używać języka angielskiego, by dogadywać się z całym wschodem, słuchajcie. Więc z tego miejsca, w tym dniu przypominamy o zbrodniach wykonanych na narodzie polskim w mieście Warszawa. Już nie mówię o całych okrucieństwach na Kresach, które były wykonywane na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu, ale mówimy w tym dniu o mieście Warszawa, gdzie wojska ukraińskie po prostu, to nie były wojska, to była banda bandytów, rzezimieszków, których Niemcy, zresztą też bandyci rzezimieszcy, uznawali za jakieś siły zbrojne, bo mordowanie cywilów w ogóle, słuchajcie, najeźdźca nigdy nie ma racji. Najeźdźca nigdy nie ma racji. A to były siły okupacyjne. Okupant nigdy nie ma racji, zabijając tubylców. A my tu jesteśmy na tych ziemiach bardzo, bardzo długo. Od ponad 10 tysięcy lat archeologowie to wykryli, nasza haplogrupa. Tu właśnie jesteśmy stąd, jesteśmy tutejsi. I zabijanie człowieka jest po prostu złem. Więc co by tu powiedzieć? Mam nadzieję, że za rok będzie nas więcej, nie tylko dwie osoby. Uwaga, popieramy
popieramy no, naciskanie jako naród na ambasady, bo tu są ludzie decyzyjni. Jeżeli mają troszeczkę oleju w głowach, niech się zreflektują. Dajemy im zielone światło. To już są następne pokolenia Polaków. Następne pokolenia Polaków, ale nie zapominajmy o historii i twórzmy nową rzeczywistość w dobrym klimacie i wyczyśćmy te karty uczciwie, logicznie. Ofiarą byli Polacy. Polacy byli ofiarami w Powstaniu Warszawskim i należy się wstydzić za tą rzeź. Wstydzić się tego. Złego należy się wstydzić. Zapraszam wszystkich za rok Polaków, byśmy większy nacisk na te ambasady stwarzali. Bo fajerwerki w górę to są tylko fajerwerki, a naród polski, 250 tysięcy wymordowanych Polaków, nie możemy o nich zapomnieć. Sława wielkiej Polsce. Historia nie może się powtarzać. Historia musi być w naszych umysłach i stwórzmy lepszy świat, lepsze warunki do życia, nie do śmierci, do życia. Pozdrawiam spod ambasady z Ukrainy. Adam Stanisław Czeszetkowicz. Tu muszę na końcu pozdrowić ludzi z Polonii, z USA, którzy też protestują pod ambasadą Niemiec. Polskie Centrum Dialogu Narodowego, organizacja, którą reprezentuje dumnie Podlasie XXI wieku i ludzie niezrzeszeni w organizacjach, którzy prowadzą tą oto telewizję. Jak twoja telewizja nazywa się? ITVK24. ITVK24. Ciężkie to nazwy, ale słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie wchodzili na nasze kanały P21TV i ITV24. Słuchajcie, naród tworzy rzeczywistość od dołu. Nie idźmy jak barany za agentami pisowskimi, platformerskimi, bo to jest ten sam medal, który ma dwa inne oblicza. Używajmy rozumu swojego i działajmy po swojemu, po polsku, żebyśmy wyzwolili się z tych kłamstw, które nam media wtłaczają. Nie może być takiej sytuacji, że popieramy państwo, które popiera zbrodnie na Polakach. Nie może być tak. I tak nie będzie, jeżeli im na to nie pozwolimy. Pozdrawiam, sława wielkiej Polsce. No i działajmy. Hej. No i teraz będziemy legitymowani. No dobrze. Nie ma problemu. No wie, tak, w związku z tym, że tutaj prowadzimy działania obronne. Jak to? Przepraszam. Przepraszam, ja tę interwencję będę nagrywał. Nagrywaj, tak. Że ja jestem, reprezentuję prasę i tutaj w tym momencie po prostu chciałbym, żeby Państwo panowie podali podstawy faktyczną prawną tego legitymowania. To dlatego, bardzo ciekawe. Dlatego, że my robimy tu reportaż tylko. To nie jest pikieta, to nie jest demonstracja. Robimy reportaż. Jesteśmy dziennikarzami, ja mam zarejestrowany tytuł prasowy i te pokazać legitymację. Mówię oczywiście. Pan akurat nie wziąłem legitymacji, ale ja panu oświadczam. Skoro pan nie ma w tej chwili legitymacji, to wie, pan jest reporterem. Ja pan oświadczam, na oświadczenie. Ale to wiesz, widzi pan, że mam odpowiednie atrybuty. To pan kamerę. Ja mam zadania, jest prawda.
jakieś działania przeprowadzają. Ale jakie działania? Reportaż oczywiście, ale... Czy w demokratycznym kraju pan przekonał? Pan zapytał mnie o podstawę. No tak. Podałem, podstawa prawna to jest... Nie wiem jaka jest. No to ja wiem, jaka to jest. Ja wiem jaka jest. A to powiedzmy, bo... Artykuł 15 jest to pierwszy ustawy o policji. Co to znaczy? Bo ja nie czytam. Nie podejmuję... Podejmując czynności służbowe, mam prawo deklarować państwu legitymować. Ale to jest, wie pan, to jest wtłumienie krytyki ale, dziennikarskiej. Ale zaraz, dlatego, zaraz, ja się czuję osaczony, to nie dobrze, proszę pana. Przecież my nic złego nie robimy. Przecież chciał pan normalnie dane, w tej chwili wchodzimy w zbędną dyskusję. Nie, ale nie, to nie jest żadne, bo ja zawsze się pytam. Ale ja się pytam, po co komuś potrzebne moje dane, jeżeli nie robimy żadnego wykroczenia, proszę państwa. Jaki? To jest obiekt. Jesteśmy. Ja nie jestem w obiekcie. Tak, nie tak, forsujemy tak, drzwi. Tak, ja tak, się tak. czuję osaczony przez policjantów w tej tak. chwili, bo ja żyję w demokratycznym kraju. Ja chcę sobie stanąć, zrobić reportaż i pójść. Nie, ja zadam inne pytanie. Inne pytanie. Panowie podają nasze dane i będziemy dyskutować dalej, dobrze? Ale ja nie chcę podawać dane. Dlatego, że ja nie czuję takiej potrzeby. Bo ja czuję się w tej chwili za szczupły, rozumie pan? Ja jestem obywatelem wolnym, żyję w demokratycznym kraju, chcę sobie chodzić po chodniku, nie robię tutaj żadnych wykroczeń. Ja nie chcę być zlegitymowany, bo po co ma pan swoim przełożonym przekazywać moje dane, że ja dzisiaj tu byłem o tej i o tej godzinie, jutro będę, pan mnie spisze jutro tam, czyli ja jestem aktywistą, więc chciałem jeszcze mieć pan moje ja sobie nie życzę. Ja żyję w demokratycznym kraju, sobie chcę wolno chodzić i pan nie powinien mi tego utrudniać. Pan w tej chwili to utrudnia, bo ja czuję się zaszczyty, tak, jeżeli jestem legitymowany przez policjanta. Dobrze, to pan skargę z zażaleniem na mnie albo na moich przełożonych. A jeżeli ma to w tej chwili możliwość, to proszę. Ale przecież pan nie musiał mnie legitymować. Mam takie zadanie do służby, jeżeli bym nie musiał... Ale ktoś tam powiedział, że musiał. Tak, ja wiem, bo... Ale to nadal prowadzimy zbędną dyskusję. Możemy porozmawiać jak najbardziej. Znaczy, ale dyskusja chciałbym najpierw wykonać swoje obowiązki, dobrze? Nie, to później nie będę z panem już dyskutował, bo nie będzie sensu. Bo ja nie chcę podawać zbędnie swoich danych. Rozumie pan? To pana zdanie jest takie, że te dane są przyszłe. Oczywiście, są tu panu rację, bo... Ale ja się czuję za szczupły, rozumie pan? Jako ja panu powiedziałem, co może pan zrobić. Podjąłem czynności. Nie. Może pan skargę lub zażalenie. Zaczynam z tego dosyć, wie pan? Zaczynam z tego dosyć. Ale jest pan jestem dziennikarzem i wie pan, że... mi się takie sytuacje i po prostu mam ich dosyć po prostu, no. Prowadzi pan taki, ma pan taki zawód, jaki ma, ja trzeba albo się przebrać. No to jest państwo policyjne. No oczywiście, jest. Musimy się z tym zgodzić. Ja jestem osobą publiczną, więc nie. Adam Krzysztofowicz. Mogę?